Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Wolontariat To Ma Sens, a dzisiaj moimi Państwa gośćmi są wolontariusze z Sądeckiej Pomocy Sąsiedzkiej, a są z nami pani Aldona Wojtarowicz, pani Beata Majewska i pan Jakub Bocheński. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, skąd się właściwie wziął pomysł na utworzenie takiej grupy? Ja wiem, że to była potrzeba chwili, tak, w zeszłym roku, kiedy pandemia koronawirusa, wiele osób zostało w domu, często samotnych i trzeba było po prostu pomóc. Tak, dokładnie tak jak Pani powiedziała, wszystko zaczęło się mniej więcej właśnie od tego pierwszego twardego lockdownu, czyli w okolicach 15 marca. No, ta sytuacja zaskoczyła nas wszystkich, a zwłaszcza też osoby starsze, osoby w potrzebie. I trochę wzorem kolegów ze Śląska, gdzie u nich powstało takie pogotowie zakupowe, wpadłem po prostu na pomysł, żeby zrobić trochę taką szerszą akcję, czyli po prostu pomoc sąsiedzką. No, a że jesteśmy na ziemi sądeckiej, no to zawiązała się taka nieformalna, szybka nazwa SPS, czyli Sądecka Pomoc Sąsiedzka. I schemat działania był bardzo prosty, bo z jednej strony po prostu puściliśmy informacje przez Facebooka, przez media, tutaj też jeszcze raz dziękujemy właśnie Państwa redakcji za informacje, gdzie po prostu mówiliśmy, że jeżeli są osoby, które potrzebują pomocy z takimi codziennymi sprawami, jak zakupy, jak nie wiem, wyprowadzenie psa, gdzie no jak sobie przypomnimy ten okres z początku jesieni tamtego roku, no to było to bardzo ograniczone, tak? Te osoby starsze, zwłaszcza schorowane, bardzo się bały kontaktu jednak w miejscach publicznych, więc podałem po prostu swój prywatny numer telefonu, który do dzisiaj jest, że tak powiem, jako ten numer taki kontaktowy. I z jednej strony właśnie zgłaszały się osoby, które potrzebowały takiej pomocy i w prostej tabelce w Excelu zrobiliśmy po prostu dwie kolumny, dwie zakładki, gdzie z jednej strony zbieraliśmy osoby, które potrzebowały takiej pomocy z informacją, w jakim zakresie ta pomoc jest potrzebna, a z drugiej strony właśnie osoby, które deklarowały się jako wolontariusze. I powiem szczerze, no, ten odzew mnie zaskoczył, bo naprawdę w pewnym momencie byłem jak taka centrala telefoniczna, bo tych telefonów i zgłoszeń było naprawdę bardzo dużo, ale naprawdę też napawała optymizmem postawa sądeczan, bo bardzo, bardzo dużo osób się zgłosiło jako wolontariusze i praktycznie nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś odmówił, jeżeli była taka sytuacja. I schemat działania też był bardzo prosty. Jeżeli po prostu dana osoba, senior przykładowo, najczęściej to byli seniorzy, ale i nie tylko, była po prostu w potrzebie, a znajdowałem osobę, która mieszka najbliżej danej osoby, tudzież jeżeli osoba mieszkająca blisko nie mogła, to szukaliśmy kolejnej i wtedy po prostu już te osoby zostawały w kontakcie między sobą, więc tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło. Pani od początku są w tej grupie, od początku jej działalności? W zasadzie tak. Mhm. Tak, jakoś też na samym początku dołączyłam do SPS-u. Miałam dwie rodziny, w tej chwili mi została tylko jedna, której dalej pomagam, ze względu na to, że pani no, ma spore problemy zdrowotne i w dalszym ciągu obawia się wyjścia z domu. Jeżeli już musi, to tylko jedzie na konieczne badania. No i tak to się ciągnie. Mniej więcej raz w tygodniu dzwoni do mnie z zapotrzebowaniem, że potrzebuje takie albo takie zakupy. Ja wracając z pracy te zakupy robię, dowożę jej i tyle. Tak to wygląda. Ja włączyłam się zupełnie niedawno. Przez przypadek można powiedzieć, bo po prostu zaczęła taka konieczność. Zauważyliśmy, że pani, która wychodziła z pieskami często, ja też zresztą mam psa i nieraz z nią rozmawiam, przestała z tymi pieskami wychodzić, no i trochę nas to zaniepokoiło. Ja otrzymałam kontakt do pana Bocheńskiego i tam jakby dołączyłam do tej grupy i zorganizowałyśmy się tam właśnie na osiedlu Millennium. Kilka osób i te cztery osoby, które tam naprawdę już tak ściśle współpracowały ze sobą, opracowały sobie plan opieki nad panią, nad pieskami początkowo, a później okazało się, że również nad panią. No i tak będzie to trwało pewnie. Proszę powiedzieć, rok temu o co najczęściej, na jaką pomoc liczyło, jaką pomoc zwracały się osoby właśnie do Państwa? Najczęściej była to właśnie prośba o wsparcie takie, bym powiedział, zakupowe, tak? Czyli zakupy codziennej potrzeby, głównie spożywcze, ale też sporo osób zwracało się z prośbą o wykup leków, czy też ewentualnie właśnie, tak jak tutaj Pani Aldona wspomniała, kwestia wyprowadzania psa. To były takie jakby tematy dominujące, ale czasami no, była kwestia, nie wiem, seniorki w wieku 90
lat, która po prostu potrzebowała wymienić żarówkę spaloną w swojej łazience, no, na wysokości dość znacznej, tak? Więc czasami no, to była kwestia podjechania po pracy, kupienia żarówki, kręcenia jej na taborecie, no, co dla starszej schorowanej osoby no, jest problematyczne. Dlatego to były takie jakby kwestie dominujące, tak? Ale przez ten rok naprawdę było sporo różnego rodzaju sytuacji, czasami bardzo dramatycznych. I takie, gdzie też zwracaliśmy się do innych instytucji z prośbą o pomoc i o wsparcie. Natomiast tutaj też na pewno trzeba zauważyć, że no, każda sytuacja czasami potrafiła być inna. Ale tak właśnie na przykładzie między innymi tutaj na osiedlu Millennium też i w innych sytuacjach, bo przykładowo była taka sytuacja jednej z osób, która i zarówno małżonek, jak i druga osoba po prostu były po operacjach i nagle no, nie były w stanie samodzielnie funkcjonować. Tak? I tutaj podobnie właśnie jak na Millennium, też zrobiła się grupa osób, która zadeklarowała taką stałą chęć wsparcia. No i też przez to, że poszła informacja na Facebooku, zgłosiły się te osoby, zrobiliśmy taki prosty harmonogram, kto kiedy mógł wyprowadzać tego psa i no to trwało prawie 3 miesiące, powiem szczerze, więc tutaj też jest to długi okres. Ale tak jak mówię, sytuacji naprawdę było wiele, różnego rodzaju, no ale też z drugiej strony też cieszy to, że ludzie też przełamali taki stereotyp, że seniorzy przestali się bać prosić o pomoc. Ja naprawdę tutaj też jeszcze raz nawet apeluję do osób w potrzebie, nie tylko do seniorów, bo podkreślę, że również i osoby młodsze, często objęte nagle kwarantanną, tak? Ktoś mieszka sam, a nagle został objęty kwarantanną no i problem z wyprowadzeniem nawet psa, tak? Już nie mówiąc o zakupach. Sam mając COVID w tamtym roku miałem podobną sytuację, więc tutaj naprawdę ja apeluję jeszcze raz do sądeczan, żeby nie prosili się bać o pomoc. Tak jak mówię, można do nas dzwonić, to jest ten numer 505 537 880. Mam nadzieję, że on się może pojawi na pasku, tudzież można nas też w naszej grupie facebookowej szukać, czyli właśnie po wpisaniu po prostu SPS Sądecka Pomoc Sąsiedzka, czy do mnie też bezpośrednio można się kontaktować. Zawsze, że tak powiem, jeżeli nie sami, to staramy się właśnie znaleźć czy inną organizację, czy instytucję, która po prostu takiej pomocy to znaczy, że nikt po prostu nie zostanie bez, tak, bez pomocy. Dokładnie. Ja myślę, że czasem łatwiej właśnie się przełamać i poprosić o pomoc niż, tak, niż pomagać, tak? Jak w tym wygląda z pani obserwacji? Myślę, że raczej jest odwrotnie, że jednak trudniej jest się przełamać i poprosić o pomoc. Tak. Mnóstwo ludzi pracuje, znaczy do samego końca ciągnie w swoim przekonaniu, że da sobie jeszcze radę, że jeszcze dam tak radę, aż staje pod ścianą i wtedy już jest dramat, bo tak naprawdę nie ma kompletnie ruchu. A jeżeli jest potrzeba pomocy, łatwiej naprawdę troszkę wcześniej dać znać. Nam się będzie łatwiej zorganizować, szybciej znajdziemy osoby chętne do pomocy, czy tak jak tutaj Jakub wspominał, instytucje, które mogłyby pomóc w danej sytuacji, no bo niestety, jeżeli zamkniemy się w czterech ścianach i nie będziemy mówić, potrzebuję pomocy, no to tej pomocy nie znajdziemy. To jest tak, że częściej to te osoby, które potrzebowały pomocy dzwoniły, czy może sąsiedzi, znajomi dzwonili, sygnalizowali, że jest taka potrzeba? No, w przypadku tej naszej podopiecznej to było po prostu z obserwacji sąsiadów, ale to nie tych najbliższych, to raczej tych osób, które wychodzą ze swoimi psami, zauważyły, tak jak właśnie mówiłam, że pani z tymi swoimi psami nie wychodzi. Sąsiedzi najbliżsi no, długo nie reagowali, mieli jakieś opory. Pani znana też była z tego właśnie, że była bardzo samodzielna. Radziła sobie ze wszystkim sama, do końca nie potrzebowała, wręcz nawet odrzucała tą pomoc. Dopiero była naprawdę sytuacja bardzo krytyczna. Pierwszy wylew, czy później w trakcie tej naszej pomocy okazało się, że też nastąpił taki drugi wylew, gdzie musieliśmy wzywać straż pożarną, pogotowie, bo po prostu pani była zamknięta od środka. Straż miejska jeszcze. Tak, straż miejska, naprawdę poruszone były wszystkie te służby, żeby się dostać do starszej pani. Nie miała pod ręką telefonu. No dla mnie to była sytuacja tak dramatyczna, że uświadomiła mi, że naprawdę osoby starsze, samotne, czasem potrafią być w tak niesamowicie trudnych sytuacjach, że no, jest to wręcz niewyobrażalne, bo gdyby nie to, że myśmy się zadeklarowały, chodziłyśmy z tymi pieskami, pani zostałaby tam sama, bez pomocy, no nie wiadomo do kiedy.
Czyli to też jeszcze taki trochę egzamin dla nas wszystkich i taka lekcja, bo to, co obserwowaliśmy rok temu, to było faktycznie jedno wielkie, że tak powiem, ruszenie tej pomocy sąsiedzkiej, kiedy pomagaliśmy, dziękowaliśmy medykom. Teraz mam wrażenie, że troszkę to przycichło. Obserwujecie tak, Państwo też taki ważne trend? Ważne jest, żeby jakby też wykorzystać ten taki kapitał społeczny, który powstał na bazie tej całej inicjatywy, czy to w kraju, czy lokalnie. A dlatego, no, tak jak mówię, no, tutaj liczba osób, które działały i potrzebowały tej pomocy, naprawdę była ogromna, bo mówimy o kilkuset osobach. Liczyliście właśnie, do ilu osób udało się dotrzeć? To było około 150 wolontariuszy w naszej bazie i ponad 350 osób, którym łącznie udało się pomóc, komunikując nawzajem. I już przeważnie te osoby też bardzo często pozostawały same między sobą w stałym kontakcie, no chyba, że nie wiem, to też była sytuacja, że wolontariusz, nie wiem, wyjeżdżał na studia, czy po prostu już nie był w stanie się dalej zajmować, no to dawał mi znać, szukaliśmy kolejnej osoby. Natomiast, tak jak mówię, no, myślę, że jest ogromny potencjał, jeżeli chodzi o taką pomoc sąsiedzką. Mi się to trochę przypomina z moim okresem dzieciństwa, kiedy no, nikt nie miał zahamowania, żeby pójść do sąsiadki po cukier, po mąkę, czy poprosić, żeby tam przypilnowała dzieci. Odnoszę wrażenie, że dzisiaj te relacje sąsiedzkie już tak trochę obumarły niestety. Często to zdarza się tak, że nie znamy tych sąsiadów. My z kim mieszkamy za przysłowiową miedzą, a w bloku za przysłowiową ścianą, tak? Więc mam nadzieję, że jednak uda się nam tą inicjatywę też trochę bardziej jeszcze, że tak powiem, wykorzystać w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. I też postanowiliśmy z grupą osób, żeby przybrać taką formę bardziej też prawną, ponieważ jako grupa nieformalna, bo SPS Sądecka Pomoc Sąsiedzka jest grupą nieformalną, tak? Tu, to też, co podkreślam, działamy w 100% bezpłatnie, tak? Bo też część osób, jak już dzwoniła i pytała o pomoc, pyta, ile to kosztuje. Ja mówię, że nie, absolutnie, to mówię, pomagam jako wolontariusze bezpłatnie, a to niemożliwe. Na pewno coś bierzecie. Ja mówię, no nie, proszę panią, nie. Dlatego też powstała inicjatywa, żeby właśnie tą naszą inicjatywę bardziej, że tak powiem, sformalizować, w tym sensie, żeby móc też lepiej działać, tak? I stąd pomysł powołania fundacji. Taką fundację powołaliśmy w tym roku. Fundacja nazywa się Kierunek Przyszłość. Kończymy pewne kwestie organizacyjne, gdzie tutaj też będziemy wiele rzeczy konsultować z naszymi wolontariuszami i ustalać kolejne kroki działania, bo myślę, że jest potencjał, naprawdę wiele osób, które na różnych dziedzinach swojego życia się spełniają, chcą działać. Chcą pomagać, chcą działać społecznie, tak? Myślę, że taki uda się jeszcze bardziej uwolnić ten potencjał drzemiący w Sądeczanach. Panie długo się zastanawiały nad tym, żeby właśnie działać jako wolontariuszki i pomagać innym? Czy to był taki odruch serca? Nie, ja akurat działam zawsze spontanicznie. Zobaczyłam informacje na Facebooku, zobaczyłam, że to jest w moim sąsiedztwie osoba i po prostu zadzwoniłam, że tak, jestem w stanie pomóc. I tak to się zaczęło. Poświęca się swój wolny czas, no nie każdego na to stać. Tak, ale ja uważam, że wolę poświęcić ten czas, niż przesiedzieć przed telewizorem, chociażby. Chociaż z drugiej strony uwielbiam czytać książki, no i tu mi troszeczkę z mojego super hobby zabiera czasu, ale stwierdziłam, że jest skórka warta wyprawki. A w Pani przypadku? W moim przypadku no jest tak, że w zasadzie Często pomagam, bo praca, zawód, który wykonuję, też jest takim, gdzie te cechy są bardzo pożądane, żeby umieć pomagać, żeby wyczuwać, żeby mieć tą wrażliwość, mieć empatię, mieć jakby nakierunkowane myślenie na drugiego człowieka, na zwierzęta. I po prostu ta sytuacja mnie bardzo wzruszyła, przejęła, no i nie mogłam przejść obojętnie. A no, dobrze się złożyło, że też znalazły się tam koleżanki, wspólnie jakby ogarnęłyśmy ten temat, że nie ucierpiały nasze zainteresowania, nasze hobby. Dzieliłyśmy się tak, że mogłyśmy wyjeżdżać na wycieczki rowerowe czy chodzić po górach. Po prostu się wymieniałyśmy. Świetna komunikacja, naprawdę zgrany zespół czterech osób, koleżanek. I dało się to zrobić tak, że nie ucierpiał nasz wolny czas, aczkolwiek nie zawsze. Na początku było tak, że troszeczkę to było niezorganizowane. Właśnie taka spontaniczność już w samej działalności no nie jest dobra. Żeby po prostu nie zamieszać w swoim życiu, żeby go nie zdezorganizować, trzeba jakiś plan wprowadzić. I dobrze jest, jeśli jest więcej osób, że możemy się wymienić, że możemy, jesteśmy pod telefonem, jesteśmy w awaryjnych sytuacjach zawsze do pomocy gotowe. I właśnie tak było w naszej sytuacji.
Państwo się skupiacie tylko na pomocy osobom z Nowego Sącza, czy też spoza Nie, miasta? Nie, praktycznie cały powiat też nowosądecki, były osoby z sąsiednich gmin, także tutaj absolutnie nie ograniczamy się tylko do miasta. Ale też korzystając z tej okazji, ja chciałem serdecznie podziękować tak tutaj panią, ale i też przede wszystkim pozostałym wolontariuszom, bo tak jak sama pani wspomniała, to jest bardzo, my to nie robimy tego zawodowo, nie robimy tego za pieniądze. Poświęcamy swój własny prywatny czas, czasami nadwyrężając pewne kwestie prywatne, więc ja naprawdę chylę czoła i dziękuję osobom, które też się w to włączyły, które właśnie pomagały. Ale jeszcze raz apeluję też ogólnie do wszystkich o czym też panie mówiły, żeby zainteresować się trochę swoim sąsiedztwem, że jeżeli nie, wiem, nie widzimy jakiejś starszej osoby, czy może zapukać do tego sąsiada, czy wszystko w porządku. No bo mamy takie sytuacje w kraju, gdzie nie wiem, no, nagle odkrywamy zwłoki danej osoby po kilkunastu tygodniach, kiedy są w rozkładzie. Ja wiem, że to jest taka może skrajna sytuacja. Że mnóstwo sąsiadów. Tak, dokładnie. Dlatego śmiało naprawdę, ja wiem, czasami jest może taki wewnętrzny lęk, a czy ja się mam wtrącać, to nie moja sprawa. Właśnie zainteresujmy się, naprawdę nie ma w tym nic złego, a myślę, że bardzo często może to uchronić od tragedii. A proszę powiedzieć, bo tak rozumiem, rok temu to pewnie te najczęstsze prośby to były, tak jak wspomnieliśmy, zakupy, wyprowadzanie psa, zrealizowanie recepty. A z jakimi sprawami teraz zwracają się do Was właśnie osoby w potrzebie, albo z jakimi, w jakich sprawach możecie pomóc, zakładając, że ktoś nas na przykład ogląda i ma wokół siebie taką osobę? Spektrum jest szerokie. No, znowu obserwujemy wzrost liczby zakażeń, a część osób też, wiadomo, nie zaszczepione trafia na kwarantannę i znowu pojawiają się takie prośby, właśnie głównie te tematy zakupowe, czy wyprowadzanie psa. Czy tam, jeżeli jest taka właśnie potrzeba. Natomiast, tak jak mówię, prośby były różnego rodzaju, bo nawet czasami u jednej pani, gdzie była ciężka też sytuacja, nie wiem, skosić nawet trawę, tak? Gdzie no, dla takiej osoby był to wydatek dość duży, żeby kogoś wziąć, a dla mnie to była kwestia wziąć po prostu kosę spalinową i dwie godziny w sobotę pojeździć po ogródku. Więc, tak jak mówię, spraw jest multum. A ktoś na przykład dzwoni, kto chce tak zwyczajnie porozmawiać, bo jest samotny, chce się... Też były takie przypadki i była też duża grupa wolontariuszy, bardzo często nawet młodych osób, które deklarowały chęć właśnie bycia takim wolontariuszem do rozmowy. Część studentów psychologii przykładowo się też świetnie w tym odnalazła i też łączyliśmy takie osoby i one już zostawały w kontakcie i myślę, że w tym czasie takiego twardego lockdownu dla osób, które tak jakby chociaż część, wiem, że takie osoby są, które po prostu mieszkają same, są starsze i jednak w czasie tego twardego lockdownu no były skazane na te cztery ściany, więc to było bardzo ciężkie. Możliwość takiej rozmowy z drugą osobą były po prostu bezcenne. Wszyscy wtedy zaczęliśmy, pamiętam, doceniać ten kontakt z drugą osobą, bo to chyba pierwszy raz, kiedy coś takiego nas dotknęło i wtedy nagle no jednak ta obecność drugiego człowieka, możliwość porozmawiania okazała się bardzo ważna. Nie, no ja akurat jestem typem bardziej samotnika, więc mnie druga osoba, oczywiście cenię sobie kontakty z drugim człowiekiem, ale nie jest mi niezbędna do życia. Natomiast rozumiem osoby, które nie potrafią się odnaleźć same w czterech ścianach i nie potrafią spędzić tego czasu samym z sobą. Dlatego naprawdę warto, tutaj jeszcze dorzucę do słów Jakuba, lepiej trzy razy niepotrzebnie się wtrącić, niż raz się nie wtrącić, a zakończy się sytuacja tragedią. Na zakończenie, potrzebujecie jeszcze wolontariuszy, czy załóżmy, że ktoś chciałby pomóc, może się do Was zgłaszać? Jakieś szczególne wymagania należy spełnić? Nie ma żadnych szczególnych wymagań, jedynie w czasie, wiadomo, tego początkowego okresu zawsze upewnialiśmy się, czy dana osoba po prostu sama nie ma jakichś objawów chorobowych, tak, żeby niosąc tą pomoc, no nie stwarzać jednak zagrożenia dla drugiej osoby. Więc to jest jakby takie podstawowe kryterium, jeżeli ktoś tylko czuje się zdrowy. Natomiast, jak mówię, grupa wolontariuszy była od wieku młodzieży, od 16 lat, po nawet i osoby grubo po 60, które czuły się po prostu w pełni sił, więc serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć, ma chwilę czasu, to jesteśmy i na Facebooku, tak jak mówiłem, i numer telefonu, czy do mnie prywatnie można pisać, także czekamy cały czas i zapraszamy do współpracy, do pomocy. My także zachęcamy do tego, żeby nie czekać i nie bać się prosić o pomoc, bo jak Państwo widzicie, jest mnóstwo wspaniałych osób, które zresztą widać to na załączonym obrazku, które z chęcią pomogą. Dodam jedną rzecz, to nie jest wstyd prosić o pomoc, naprawdę, w tym nie ma nic złego, a tylko i wyłącznie może wyjść dobra sprawa. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim Państwa gościem byli dzisiaj wolontariusze z Sądeckiej Pomocy Sąsiedzkiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.